Już po raz 15 w Janikowie zorganizowano festyn sportowy dla mieszkańców. Odbył się on w sobotę 28 lipca. I od 15 lat co roku spotykamy się tutaj w tym miejscu po to, żeby rozegrać mecz, spotkać się z mieszkańcami, porozmawiać, a najważniejsze spędzić ze sobą czas, bo to jest najważniejsze dla nas, zarówno organizatorów, jak i dla mieszkańców. Zgodnie z wieloletnią tradycją zainaugurował go mecz, w którym naprzeciwko siebie stanęli drużyna Old Boysów Janików kontra młodzież z Janikowa. Także zgodnie z tradycją zwyciężyła młodzież, wygrywając 4-2. Bramki w drużynie zwycięzców strzelali Mateusz Lenarcik, Daniel Jasek, Damian Bednarczyk i najmłodszy zawodnik na boisku Michał Lenarcik. W drużynie Old Boysów na listę strzelców pisali się Mieczysław Ząbek, który pewnie wykorzystał rzut karny, oraz Marcin Kołdej. W całym meczu, pomimo ogromnego upału, zawodnicy dali z siebie wszystko i stworzyli ciekawe widowisko. Po zakończeniu rozgrywki odbyły się także rzuty karne, ale to już bez wpływu na wynik. Jest to nawiązanie do infrastruktury, którą tutaj mamy, do naszej młodzieży, która bardzo chętnie uczestniczyła w różnych klubach sportowych, które były na terenie gminy Kozienice. I zazwyczaj ci Old Boysi, którzy grają, są to byli piłkarze. Dlatego też staramy się, żeby ten mecz był dla osób, wieku, które jest powyżej 40, czyli tak zwani Old Boysi nasi, jańkowscy, oraz dla młodzieży, która teraz się szkoli i kształci. Rozegrany mecz to nie koniec atrakcji, jaki w ten dzień przygotowano dla mieszkańców. Dla najmłodszych uczestników festynu zapewniono moc atrakcji. Były różnorodne gry i zabawy. Mogli oni wziąć udział w rywalizacji sportowej, na przykład rzucając piłeczki do celu czy kręcąc hula hop. Na najlepszych czekały nagrody ufundowane przez firmy i osoby prywatne. Były też upominki i słodkie co nieco dla pozostałych uczestników. Był też dmuchany zamek oraz możliwość pomalowania buziek, z czego chętnie dzieci korzystały. Nie trzeba ich było także namawiać do zabawy bańkami mydlanymi. Prawdziwe emocje towarzyszyły konkurencjom dla dorosłych. Panowie i panie zmierzyli się w rzutach piłką lekarską oraz rozbijaniu jajka cepem. Do rywalizacji w rzucie piłką lekarską ważącą 3 kg stanęło 7 pań. Najdalej, bo na odległość 10 metrów, rzuciła Hanna Szczypiór i to ona odebrała główną nagrodę w tej konkurencji. Przyznano też drugie i trzecie miejsca. Panowie rzucali piłką ważącą 5 kg. Rywalizowało ich 10. Najdalej, podobnie jak rok temu, rzucił Grzegorz Jasek, osiągając wynik 13 metrów i 60 cm. W tej rywalizacji były też nagrody za drugie i trzecie miejsce. W rozbijaniu jajka cepem uczestniczyło 17 zawodników, wśród nich 6 pań i 11 mężczyzn. Najszybciej z tym zadaniem poradziła sobie pani Beata Herlik, uzyskując rekordowy czas 2,4 sekundy. Panie zajmujące pozostałe miejsca na podium miały czas niewiele gorszy, 2,6 oraz 2,8 sekundy. Wśród panów bezkonkurencyjny okazał się Rafał Kargulewicz, uzyskując niewiarygodny czas 0,09 sekundy. Na podium znaleźli się też zawodnicy z czasem 10,12 sekundy. Na najlepszych czekały nagrody rzeczowe ufundowane przez firmy i osoby prywatne. Poza konkursem swoich sił w tej konkurencji spróbował też sołtys i poszło mu całkiem dobrze. Festyn zakończył się wspólną zabawą w rytm muzyki zapewnionej przez zespół Wołos Band. 15. Festyn sportowy w Janikowie zorganizowano ze środków Funduszu Sołeckiego.